Witajcie ludzie, z tej strony Geralt i witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, The Legend of Zelda, Majora's Mask. Yeah! Jestem Link Majora's Mask i jestem zajebisty. Miałem kiedyś, kiedy nagrywałem jeszcze niemieckie filmy na takim pewnym dziwnym kanale, miałem widza, który nazywał się Link Majora's Mask i tak się też wypowiadał. I on zawsze miał śmieszne opowieści tam o kozie i w ogóle takie, ale to innym razem wam o tym opowiem. Co ta tatl ma do powiedzenia? I tak musimy odczekać. Dobra, wiemy gdzie jest Skull Kid. Chodźmy powęszyć koło wieży zegarowej. Może się czegoś dowiemy. Jej, zobacz, 4 godzina. Zostało nam tylko pół dnia. Nie, została nam tylko 1 godzina, bo jest 11. No cóż. No dobra, pół dnia. Czyli nie, ogólnie noc została. W każdym razie, teraz mamy naprawdę bardzo mało do zrobienia. Musimy odczekać nasz czas. Żeby dostać się tam na wieżę, musimy tutaj uwolnić to miejsce, albo raczej odkupić od tego handlarza to miejsce. Karnawał się zaczyna! No, teraz zaczyna być naprawdę niebezpiecznie. Mamy 5. No dobra, to nie są minuty. To jest coś mniejszego od minut. Jeszcze nigdy tak nie miałem. Zawsze o tym czasie, kiedy się brama otwierała, byłem już tam na górze. W każdym razie mamy jeszcze mniej niż 5 minut, żeby tutaj ten... zanim ten księżyc spadnie na nas. Mój Boże, muszę tutaj się szybko pośpieszyć! Ty tutaj! O, ten kamień! Musisz mi go podarować! W zamian odstąpić moje miejsce razem z kwiatem deku. Zgoda? Tak, bierz tutaj. Zamieniłeś łzy księżyca na akt własności ziemi. Naprawdę mi pomogłeś, teraz mam doskonały prezent dla swojej żony. Od dawna nie miała żadnego klejnotu, czy nawet takiego błyszczącego kamyka jak ten. Akt własności tego miejsca powinien być bardzo cenny dla każdego krzaka deku, ale przecież to o tym wiesz. Gdy nie będzie ci potrzebny, możesz go sprzedać. Tak, spadaj teraz szybko! Nie mam czasu! Wynocha stąd, wynocha! Teraz to pierwszy raz w życiu, kiedy gram w tą grę, a wiele razy ją przechodziłem. Zdarza się coś takiego, że mam tutaj bardzo mało czasu, a to dlatego, że stałem tam wcześniej w miejscu i przygotowywałem się do nagrania i zapomniałem włączyć. Albo zapomniałem zastopować gry. Mój Boże! No, czas się zatrzymał podczas dialogu, a to dobrze, myślałem, że nikt się nie zatrzyma. W każdym razie, to jest specjalny kwiat deku. Trochę wystrzeli nas trochę wyżej niż normalnie. A to jest kawałek serca, dostajesz część serca, zebrawszy 4 części, otrzymasz dodatkowy zbiornik serc. Chodzi tutaj o życie, na razie mamy 3 serca, jeżeli zdobędziemy 4 takie malutkie serca, dostaniemy jedno całe. A jak znajdziemy kontener serca, to dostaniemy od razu jedno całe życie, ale to jeszcze zobaczymy, kiedy ten czas nastąpi. Nie zatrzymuj się, spójrz, możemy wejść na górę! No. Z tamtym handlarzem mogliśmy jeszcze dłuższy dialog prowadzić, ale musiałem się pośpieszyć teraz. Co tu się dzieje? Jestem na szczycie wieży? Skull Kid! Hej, ty! Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Au. Taja! A, Tail! Szukałam was obydwojga! Hej, Skull Kidzie, możesz oddać tę maskę, którą nosisz na twarzy! Hej, dalej, słuchasz mnie? Bagna! Góry! Ocean! Kanion! Szybko! 4, którzy tam są! Sprowadź ich tutaj! To spadaj, gnoju! Nie odzywaj się, głupi duszku! Nie! Co robisz mojemu bratu? Skull Kidzie! Sądzisz, że potem nadal będziemy przyjaciółmi? Przyjaciółmi? Cóż, przeżyję. Jak taki prawdziwy antagonista. Nawet gdy uda im się podejść, nie będą w stanie mnie sięgnąć. Girororororororo. Spójrzcie w górę. Jeśli tylko da się coś zatrzymać, trzeba spróbować to zatrzymać. Ojojojojoj. Super Saiyajin! Zaraz mu zacznie lecieć z nosa, bo tak go to podrażniło. Ha, zapach cebuli, o kurde, ja, o nie. To było pewnie ze skarpet Skull Kida.
No dobrze, mamy teraz bardzo mało czasu. Okej. Czas się nam trochę przedłużył, teraz mamy troszkę więcej czasu, bo się 5 minut zaczęło od nowa, ciekawe. Ale chcę tu teraz walić to najpierw. Panie, panika! Co mam zrobić? Co mam zrobić? Cholera! Co mogę zrobić? Gdzie on jest? Tu! Namierzyć go! I strzelić! Bajka mydlana może coś zrobi! Wow! Aż go to przewróciło. Moja okaryna! To chyba ją miałem odzyskać, prawda? No dobra, zbieraj! Odzyskałeś okarynę czasu. Ten cenny instrument dała ci księżniczka Zelda. Ustaw ją... ustaw ją, dokładnie. Nagle wróciły do ciebie wspomnienia związane z księżniczką Zeldą. Wspomnienia z końca Ocarina of Time. Opuszczasz już krainę Hyrule, prawda? Choć byłeś tu bardzo krótko, czuję się, jakbym znała cię od zawsze. Nigdy nie zapomnę tej chwili, gdy spędziliśmy razem w Hyrule. I wierzę głęboko, że nadejdzie dzień, gdy znów się spotkamy. A zanim ten dzień nastąpi, proszę, weź to ze sobą. Przedmiot, który i tak przez cały czas w tej grze miałeś przy sobie. Modlę się, abyś miał bezpieczną podróż. I że wrócisz kiedyś do mnie. Na wszelki wypadek zapamiętaj tę pieśń. Nie urywaj w najlepszym kawałku. Okej. Uczymy się grać na okarynie. Możemy to robić szybko, wolno i w ogóle. Możemy to zapierdzielać. Zagrałeś pieśń czasu. Przypomniałeś sobie pieśń czasu. Ta pieśń ukrywa w twojej podświadomości. Ta pieśń ukryta w twojej podświadomości to pieśń pełna wspomnień o księżniczce Zeldzie. Żegnaj, Zelda, ale jestem głupi i idę szukać Navi, a ciebie mam gdzieś. Chociaż nie, ja lubię Navi. Bogini czasu cię chroni, podczas gdy co? Przepraszam, nie przeczytałem tego. O! Przypomniałem sobie, kiedyś byłem człowiekiem. Ocknij się! Przestań bujać w obłokach, zabrało ci się na wspomnienia? Co? Odzyskanie tej starej okaryny w niczym nam nie pomoże, ty mały drewniany kupo drewna! Pinokio walnięty! Ktokolwiek! Pomocy! Pomóż nam, bogini czasu! Potrzebujemy więcej czasu! Wow! To jest dopiero wskazówka! Nigdy bym w życiu nie pomyślał, że muszę użyć teraz tej piosenki, której się przed chwilą nauczyłem! Co? Kiedy zabrałeś ten instrument? I to jest też fajne, ludzie, patrzcie! Każda z masek ma swój osobny instrument. A jako deku mamy takie trompetki. No dobrze. Możemy to robić szybko i wolno i w ogóle. Musimy nauczyć się tych pieśni, to jest bardzo ważne, musimy je pamiętać. Ale zawsze możemy je sprawdzić, tak przy okazji. I ta wersja pieśni czasu jest naprawdę chyba najlepsza. Chociaż oryginalna też jest super, ale lubię tą wersję trompetkową. Zapisać i powrócić do świtu pierwszego dnia? Tak, potrzebujemy więcej czasu, no to... I to jest najważniejsza piosenka z całej gry. Znowu? Nie! Chce pan kupić lizu? Świt dnia pierwszego, zostało 72 godziny. A dnia trzeciego... No. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Drzwi są znowu zamknięte, nie! Wszystko zaczęło się... powtarzać. Od nowa. What's going on here? I księżyc znowu jest najwyżej. Jak może. C-
co? Kim ty właściwie jesteś? Ta piosenka? Ten instrument? Ten instrument! Tak, to jest to! Twój instrument! Sprzedawca masek mówił, że jeśli odzyskasz cenny przedmiot, który ci skradziono, to przywróci ci normalny wygląd. Zapomniałeś o tym, czy jak? Ty debilu! No tak jakby, no... No cóż... Nie! Nie, tylko nie znowu on! A, wchodzimy do środka. Co się teraz zdarzyło? Cofnęliśmy czas? Tak jak w Ocarina of Time? Cześć! Ne, cześć, no co tam u ciebie? Zdołałeś zebrać tą cenną rzecz temu nicponiowi? O, tak, masz to, odzyskałeś! Posłuchaj zatem, zagraj pieśń, którą ci przedstawię i dobrze ją zapamiętaj. O ile stopni ty możesz swoją głowę przekręcać? I skąd się to pianino nagle tutaj wzięło? Okej, ile to ma przycisku w ogóle? Okej, ja już nic nie... Znowu jak zarąbista piosenka. I zawsze przerywają w najlepszym momencie. Będę się starał wolno grać, żeby można było rozkoszować się pioseneczką. Zagrałeś pieśń ozdrowienia. A mój brzuch! Nie! Co tu się dzieje? Taf. Fajnie było, ale się skończyło. No cześć, nara, pa, hej, cześć! Teletubi się mówią pa. Miło było, ale się skończyło. Oho! Po! Ojo, na szczęście znowu mam jaja. To melodia, która oczyszczy... To melodia, która odczynia złe czary, zamieniając niespokojne duchy w maski. Jestem pewien, że jeszcze ci się kiedyś przyda. W maski? Ach tak, daję ci tę maskę na pamiątkę tego dnia. Bez obaw, magia została uwięziona w tej masce. Gdy ją włożysz, zmienisz się w postać, którą przed chwilą byłeś. Gdy ją zdejmiesz, wrócisz do swojej postaci. O, teraz jesteś człowiekiem i Deku w jednym. Otrzymałeś na pamiątkę maskę Deku. No, dzięki. Załóż maskę... Wiem. Spełniłem twoją obietnicę względem ciebie. Daj mi więc to, co mi obiecałeś przynieść. To jest tak, że ja zapomniałem, tak? Nie mów tylko... Maska? Ty ją... odzyskałeś, prawda? Ty nitponiu, co żeś uczynił, do cholery jasnej! A jeśli tak zostawisz, staniesz coś okropnego! A nie, moja głowa! Ta maska, którą miałeś mi skradziono, zwana jest maską Majory. To legendarny, przeklęty przedmiot, którego, jak powiadają, używało starożytne plemię do magicznych obrzędów. Nawet tak wygląda. Jak taka indiańska maska. Jak taki totem. Powiadają też, że ten, kto włoży tę maskę, otrzyma złą i bardzo potężną moc. Według legendy... wielkie były szkody poczynione przez maskę Majory. Starożytni, obawiając się katastrofy, ukryli maskę, zapobiegając niewłaściwemu jej użyciu. To legendarne plemię już nie istnieje i nikt nie zna prawdziwej natury tej maski. Lecz ja ją czuję. Przebyłem długą drogę, by zdobyć tę maskę, a kiedy wreszcie ją znalazłem, czuję, że zagłada wisi w powietrzu. To jedno z tych niemiłych przeczuć, od których włos się jeży na głowie. A teraz mają ten chochlik. Błagam cię, musisz jak najszybciej odzyskać tę maskę, bo stanie się coś strasznego. Błagam cię, musisz to zrobić. Naprawdę? Zrobisz to? Dobra. Byłem pewien, że tak właśnie powiesz. No tak, chyba nie mam wyboru, nie? Coś za coś. Uda ci się, na pewno dasz sobie radę. Uwierz w swoją siłę, uwierz.
No to nieźle przerąbane mamy. Teraz nie możemy zmarnować okazji. No ale zawsze, nigdy nie zmarnujemy okazji, by zmarnować okazję, tak jakby, można by to powiedzieć. I tak będzie to wyglądało w tej grze. Ta maska! Skulki używa mocy tej maski do czynienia okropnych rzeczy. Cóż, cokolwiek on robi, musimy coś z tym zrobić. Bagna, ocean, góry i kanion. O tym chciał nam powiedzieć Tail. Zapewne chodziło mu o cztery obszary poza miastem. Każdy leży po innej stronie świata. Ale co miał na myśli mówiąc o czterech, którzy tam są? Nie mam pojęcia. On zawsze pomija ważne szczegóły. Będziemy musieli się sami dowiedzieć. No wiesz, ja wiem jeszcze mniej niż ty. Dopiero się dowiedziałem o tych czterech obszarach. Jeśli przejdziemy przez tamtą bramę, będziesz iść w kierunku bagien. Przez tamtą bramę? Tam, że niby tamtą? Tam? Okej. Ach, ludzie, w końcu mamy naszą formę człowieka, a to oznacza, że możemy zacząć robić sidequesty. Zadania poboczne, tak. Ale najlepsze pokażę wam teraz, patrzcie. Ej, nie możesz przejść! Ej, daj mi spokój, ja chcę przejść, ja muszę, mam coś do zrobienia! Ej, no... No co takiego teraz powiesz? Zatrzymaj się! Chcesz iść na bagna? Poza murami jest zbyt niebezpiecznie, by mógł pozwolić takiemu dziecku... Miecz? Proszę o wybaczenie, mi tego, że wziąłem pana za dziecko. Idąc w kierunku, dotrzymasz na bagna w otwór. Bądź ostrożny! Czyli noszenie miecza robi z ciebie dorosłego. No to teraz wiem, dlaczego nikt nie jest, nikt, kto zna mnie, zachowuje się jak dorosły. No to ciekawa sprawa. Ogólnie, moglibyśmy teraz zrobić zadania z bombiarzami, albo raczej znowu przepytać bombiarzy, no znowu zestrzelić ten balon, później znowu poszukać bombiarzy i tak dalej, żeby później dostać się do obserwatorium. Ale ja nie muszę tego robić, bo zapamiętałem kod. Jeśli chcesz temu przejść, musisz odpowiedzieć kod, no. Ja zapamiętałem sobie kod. Mam przynajmniej taką nadzieję. No. Nie. Cię zapamiętałem. Czekajcie. Jaki był kod? Ja wiem, jaki był kod. Można sobie ułatwić. Nie trzeba tego wszystkiego robić, można sobie kod zapamiętać. Cztery? Trzy? Cztery? Pięć? Dwa, jeden. Nie. Kurde, no, ja nie mogę, ale taki fail, ja pierdzielę. Za chwilę wrócę. No dobrze, 5, 1, 4, 3, 2? 4, 3, 2. Chyba tak, tak, w porządku, jeśli znasz kod, to pewnie jesteś członkiem, nie? Dobra, przechodź. Terere, ja jestem strażnikiem. Cie, w obserwatorium jest wiele fajnych przedmiotów, tak, znam to. Takie cfery spod bramy. Torus by nas nie przepuścił. No dobrze, i teraz musimy tutaj wejść do środka. Myślę, że możemy od razu tam pójść, tak. Myślę, że najlepiej od razu pójść sobie do obserwatorium. I jeszcze raz zebrać łzy księżyca. No bo tak, można powiedzieć, jesteśmy znowu na początku dnia pierwszego i możemy wszystko robić jeszcze raz. Wszystkie przedmioty, wszystkie przedmioty powinny być w tym samym miejscu. No oprócz masek i tak dalej, tego co... To za co zatrzymujemy. Na przykład takie maski albo okaryna, tego nie zwrócimy sobie teraz, tego na przykład okaryny teraz z kulki już nie ma. A kurde, tutaj muszę wrócić do postaci Deku. To najlepiej sobie przygotuję tutaj już na lewo. O, patrzcie, teraz możemy się w każdej chwili zamieniać. To boli! No dobrze, teraz mogę zestrzelić ten walnięty balon. No widzicie, balon też znowu tutaj jest, wszystko się przywraca. Dobrze, że wpłaciliśmy nasze pieniążki, bo je też straciliśmy. I tak to właśnie wygląda. Po tą łzę będziemy musieli chyba chodzić ze dwa razy. W całej grze. Dwa albo trzy razy będziemy mogli pójść po tą łzę do dwóch różnych questów. Tak, do dwóch różnych questów. Dwa razy będziemy mogli tutaj chodzić, żeby zdobyć dwa kawałki serc. Jest to niby opcjonalne, ale do 100% jest to ważne. Co ja robię? Jeszcze tutaj niczego nie ma! Do środka. Najlepsze, że księżyc jest tutaj też... Za dnia, bo to w ogóle nie jest księżyc, to jest jakaś skamielina. Ale niby ten styl z tym, albo raczej ten klimat z tym niby księżycem i tym wszystkim jest super fajny. Tak, to wszystko już znamy, tralalalalalalala. Dobra, dziękuję, chcę zobaczyć tego Nisponia. Gdzie on jest? Gdzie tutaj ten? Tutaj, o patrz no. Teraz widzimy go jeszcze za dnia. No co teraz robisz? Widzicie, znowu to samo się dzieje. Czyli ogólnie, jak w takich serialach, filmach, albo też innych grach,
książkach, na temat przenoszenia się w czasie, na temat podróży czasowych. Wszystko dzieje się tak samo, jak działo się wcześniej. My możemy teraz po prostu... Jesteśmy jedynymi, którzy o tym wie. Którzy o tym wiedzą. Jesteśmy... My, znaczy Link, ja i Taya. Jesteśmy jedynymi, którzy o tym wiedzą. No i jeszcze Happy Mask Salesman, o którym możemy o tym opowiedzieć. Ale reszta nic o tym nie wie, wszyscy żyją tak jakby żyli, czyli możemy tutaj zawsze wrócić. To jest właśnie... to fajne! Wielu ludzi się wkurzało, kiedy słyszało w trailerze, albo kiedy słyszeli tylko, że jest limit czasowy, że nienawidzimy gier, gdzie jest limit czasowy, to jest najgorsza Zelda, jaka istnieje. A w ogóle nie zagrali, albo zagrali tylko w pierwsze 3 dni, nie doszli do tego momentu, gdzie mogli czas cofać. I mieli później wielki problem. A to w ogóle nie jest problemem, mamy tutaj tyle czasu, jeszcze kiedy będziemy mogli spowolnić czas, kiedy będziemy mogli zawsze wracać do pierwszego dnia, mamy tyle kurczę czasu. Ogólnie, kiedy się spowolni czas, że jeden dzień trwa chyba z 3 albo 4 razy dłużej, to można całą grę przejść w te 3 dni, kiedy są trochę przedłużone, jak w takim czasie, albo raczej w takim odstępie jak teraz lecą. Nie odstępie, tylko nie to słowo, nie tego słowa użyłem, w takim... z taką szybkością, w jakiej teraz ten dzień mija, widzimy tutaj to słońce się kręci obok liczby. Chyba zawsze kiedy się przekręci, zawsze kiedy minie tą jedynkę, minie jeden dzień. Chyba tak to wygląda. A później będzie to wyglądało, że to słońce będzie o wiele wolniej się poruszało. Będziemy mieli tyle czasu. To kiedy spowolnimy to słońce, jakby tutaj na dole, wtedy będziemy mogli tą grę skończyć w te 3 dni. Jeżeli się szybko postaramy, jeżeli wiemy gdzie iść, to wtedy będzie wszystko ładnie i łatwo. Oczywiście nie ze wszystkimi sercami, nie na 100%, ale jeżeli się przychodzi o przejście fabuły, można to zrobić. Ale trzeba wiedzieć gdzie iść. Co? Czekaj. Coś mi się pomyliło. Muszę wyjść jako Linkstone. Nie mogę wyjść jako Deku, tylko muszę wyjść jako Link. Bo tutaj się zaraz coś striggeruje. Nie. Jestem Link, jestem zarąbisty. Lelele, wychodzę sobie stąd. Zegarowy miasto. Lelelelela. O, co to do cholery? Ej, koleś! Nie przeszedłeś mojego testu, więc kod znasz kod, sekretny kod do cholery! Nikt prócz bombiarzy nie zna tego kodu. Skąd ty go znasz? No cóż, chyba nie uwierz mi, jeżeli powiem ci, że podróżowałem w czasie. Posłuchaj. Niezły jesteś! Jestem pod wrażeniem! Jesteś lepszy ode mnie! To ty powinieneś być szefem! O, dziękuję. Nie ma za co. Udało ci się zdobyć kod, który tylko my znamy. To dopiero jest coś, polubiłem cię! No cóż, jestem szpiegiem i w ogóle... jak ci na imię, koleś? Geralt, tak? W porządku. Ten skulkit złamał nasze zasady i wprawia różne rzeczy. I wyprawia różne rzeczy. Od tej chwili zostaniesz nowym członkiem bombiarzy! Oto notes bombiarzy, zawiera słowa, według których żyjemy. Przeczytaj go! No i powiedzmy, że to jest nasz dziennik zadań. Jest to nasz dziennik zadań pobocznych. Możemy tutaj wpisywać różne osoby. Po pierwsze, znajdź ludzi w potrzebie i dodaj ich imiona i obrazki. Zmieści się tylko 20 osób. Obiecaj im pomoc. Oznacz swoją obietnicę specjalną nalepką. I nie spóźnij się z wypełnieniem obietnic. Rozwiązanie czegoś, albo raczej czyjegoś problemu czyni cię szczęśliwym, więc do notesu dodana zostanie szczęśliwa nalepka. Nie można odklejać nalepek. Nalepki będą ci przypominać o niewypełnionych obietnicach. Nie zapomnij zasad. Taya, powiedz temu Skulkidowi, by się stąd wyniósł. Ostatnio źle się zachowuje. Ty mu sam to powiedz. Związek Sprawiedliwości Bombiarzy dodane do twojego notesu. Nauczyłeś się sekretnego kodu dodane do twojego notesu. Ba, on jest duży i blondyn i w ogóle. Aaaa, pomocy! Oni się tutaj boją blondynów, bo Link jest w tej grze jedynym blondynem, albo ogólnie jest jedynym, albo jedną z niewielu osób, którzy nie są rudzi. Rozejrzyjcie się tutaj, co drugi jest rudy? Czy to normalne? Ja bym powiedział, że nie, ale to już tylko moje zdanie. Pod koniec odcinka jeszcze was zbiorę tutaj parę rubinów, bo tutaj w tym miejscu jest ukrytych 100 rubinów. To będę mógł teraz od razu też wpłacić do banku, albo w następnym odcinku. W każdym razie nie mam za bardzo planu, które zadania poboczne będę teraz robił i czy zrobię teraz wszystkie, które mogę zrobić, tylko wydaje mi się, że zrobię tak to z przeczuciem. Tak pomyślę sobie spontanicznie, albo raczej spontanicznie wpadnie mi do głowy, gdzie mogę iść i wtedy tam pójdę, jeżeli chodzi o zadania poboczne, bo ogólnie tylko Majora's Mask. Żyje z questów pobocznych. Mamy tylko 4 świątynie. A to znaczy, że mamy tylko 4 normalne pojemniki serc. No, zwykłe, tylko 4 kontenery serc. To niezbyt dużo, dlatego musimy zrobić wiele zadań pobocznych, żeby zdobyć kawałki serc.
I to jest właśnie fajne, te wszystkie zadania poboczne, które możemy tutaj zrobić. I wszystkie zadania możemy zobaczyć w naszym dzienniku, jak w każdym RPG-u. Tylko że tutaj mamy 20, powiedzmy, że 20 takich zadań pobocznych, oprócz też pojemników sercowych, które możemy tak znaleźć albo gdzieś kupić, albo coś takiego. To mamy tutaj ogólnie 20 osób, którym możemy pomóc. Albo raczej 19, bo jednemu już pomogliśmy. Ten dzieciak, ten bombiarz liczy się jako jeden i już tutaj widzicie, ta czerwona nalepka oznacza, albo raczej ten czerwony prezent z gwiazdką, czy co to ma być, oznacza, że mu pomogliśmy. Będziemy musieli chodzić teraz po mieście i tutaj wpisać różne osoby i wykonywać te zadania, by dostać różne fajne rzeczy. I to jest fajne. Te wszystkie zadania poboczne, ale powiedziałbym, że na dzisiaj starczy, ludzie. Ale to chamskie. Zebrałem 100 rubinów, a dostałem tylko 99. Bo nie mogę więcej nosić. Tak, wyrzuciłeś tego jednego. Była strata kasy. Jak można tak wyrzucać kasę w błoto? O, tam już jest jeden koleś, którego będziemy mogli przepytać, ale to dopiero w następnym odcinku, ludzie. Na razie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych albo przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie, cześć i hej!